Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Kupiłam ostatnio telefon z bardzo dobrą kamerą. Dwa razy lepszą kamerą niż w większości modeli obecnie dostępnych na rynku, żeby kręcić ładniejsze filmy z ładniejszym obrazem. No i chciałam właśnie Wam nakręcić i wyciągam mikrofon. Szukam wejścia, a tu nie ma wejścia. Tak więc robimy kolejne testy kolejnego sprzętu, kolejnej jakości dźwięku na kanale. Wiem, że to kochacie, przepraszam. Skończył się czas, który wyznaczyliśmy sobie z Remkiem, bardziej ja sobie wyznaczyłam, na wielki shutdown. I skończył się niestety z makabrycznym przytupem. Tematy, które mi się otworzyły 2 stycznia, są niestety związane z makabryczną, drastyczną i tragiczną i przedwczesną śmiercią Jadzi, naszego psa, którego znacie na pewno. Jadzie ukąsiła żmija i dużo rzeczy mi się odpala po jej śmierci, o których chciałabym Wam powiedzieć, więc no niestety przy tej bardzo smutnej okazji będziemy do tego wracać przez jakiś czas. To, z czego wczoraj sobie zdałam sprawę, to, że mam bardzo sprawny system przechodzenia żałoby, straty, ale w ogóle też problemów, kłopotów. No z racji tego, że jak wiecie, ja prawdopodobnie nie jestem realnym człowiekiem, tylko postacią fantazy i napisał mnie, czy też pisze mnie jakiś sadysta z czarnym poczuciem humoru. I ja po prostu mam tyle dziwnych, złych przygód, że ludzie często mi nie wierzą. Dopiero jak wejdą w jakąś taką bliższą relację ze mną i faktycznie uczestniczą w mojej codzienności, to zaczynają wierzyć w to, co się wydarza, bo zaczynają to widzieć na własne oczy. Nie było akurat Remka w domu. Nie było akurat Remka w domu przez kilka dni. Ja się musiałam zmierzyć z tą sytuacją zupełnie sama. I opowiem Wam o etapach, o punktach, które należy, o których jakby zaspokojenie warto zadbać w dowolnej sytuacji kryzysowej, tragicznej, żałobowej, żałobnej. Pierwsza taka rzecz to jest natychmiast uzyskaj wsparcie. Moralne, po prostu, mentalne. Oczywiście dla mnie naturalnym jest, że tym natychmiastowym wsparciem jest Remek. Więc kiedy się pojawił pierwszy problem, poinformowałam Remka, że jest źle, że jest taka i taka sytuacja, robię to i to, czyli jadę do weterynarza i że się boję. Z Remkiem byłam w regularnym kontakcie. Czy ogarniała mnie większa fala lęku, czy zwątpienia, czy nadziei, bo oczywiście przy ratowaniu życia, chociaż nie było wiadomo przez pierwsze przez 2/3 dnia nie było wiadomo, że to w ogóle chodzi o ratowanie życia, tak? Wydawało się, że nie stało się nic bardzo poważnego. Ale czy była poprawa, czy było pogorszenie, coś się zmieniało, Jadzia dostała jakiś następny lek, było jakieś podejrzenie jakiejś diagnozy, to go informowałam. I chociaż on nie miał żadnego wpływu poza finansowym na rozwiązanie tej sytuacji, to po prostu był i po prostu słuchał, znaczy był. Był w Messengerze. Za 500 metrów skręć w prawo. Dobrze, proszę pana. Odsłuchiwał, jak mógł odsłuchać i niezależnie od tego, co ci się dzieje, jaki masz problem, miej tę jedną osobę bliską, która będzie dla ciebie wsparciem w tej sytuacji. I ona nie musi być obok. Ona może być przez internet. To nie musi być bardzo bliska osoba, to nie musi być twój partner, to nie musi być najlepszy przyjaciel, to nie musi być mama. To może być ta jedna osoba,
jakakolwiek, dowolna, nawet w wielu przypadkach ja zawodowo byłam dla kogoś taką osobą, tak? Która jest w temacie, jest w tej sytuacji i jest dla ciebie po prostu tym najbliższym towarzyszem w tym temacie. Kiedy okazało się, że z Jadzią jest bardzo źle, i ja po prostu i zaczęłam płakać, i już wiedziałam, że no i że jest naprawdę fatalnie i że jest bardzo duże zagrożenie życia, to sięgnęłam po większe wsparcie. Dlaczego? Dlatego, że to dosłownie działa tak. Im większa przykrość, tym wsparcia o tej większej ilości osób potrzebujesz. To tak jakby im większa dziura w tobie, tym więcej osób musi przynieść jakąś taką cegiełkę od siebie i zasypać trochę tę dziurę, nie? Żeby ją wypełnić. To jest takie bardzo, bardzo pragmatyczne, praktyczne podejście, które znajdzie zastosowanie w każdej dziedzinie życia, czy w fizyce, czy w biologii, czy w ekonomii, czy właśnie w psychologii. Im większy deficyt, tym więcej zasobów potrzeba, by go zniwelować po prostu. Tak więc poinformowałam jedną osobę, która mi we wszelkich problemach towarzyszy właśnie jako moralne wsparcie od paru ładnych już lat. Wyciąga taki metaforyczny łom, taką dźwignię, którą po prostu podnosi mnie do góry jednym stwierdzeniem, nie stwierdzeniem, wiecie czym? Zrozumieniem i współczuciem, takim nie przestawianiem mi myślenia na siłę, nie nachalnym wnikaniem, nie radami, tylko pokazaniem, że przeżyła coś podobnego, coś analogicznego, dlatego rozumie mnie w stopniu jakimś, no po prostu dużym. Potrafi mi szybko pokazać, że mnie dobrze rozumie, a człowiek zrozumiany ze swoimi emocjami to jest człowiek od razu spokojniejszy. Ekspresja emocji polega na tym, by my je wyrażamy po to, żeby inni je zrozumieli i powiedzieli, że rozumieją. Bo wtedy cały system, w którym funkcjonujemy, społeczność, jakby ma wgrane nowe dane, że jedna osoba na przykład przeżywa coś bardzo trudnego, jedna osoba jest w żałobie, jedna osoba się boi. Tak my się po prostu aktualizujemy w systemie. I dlatego nawet kiedy bardzo cierpimy, to poinformowanie naszego bliskiego otoczenia społecznego o tym, że cierpimy i usłyszenie feedbacku, że to cierpienie jest zrozumiałe, sprawia, że my już nie potrzebujemy rozładowywać tych emocji w jakiś destruktywny sposób, typu pić, ćpać, robić niebezpieczne rzeczy, histeryzować, obżerać się, chlastać, izolować i tak dalej. Bo jest miejsce na to, co się z nami teraz dzieje. To jest jakby zagospodarowane w naszej grupie społecznej. I to się może wydawać zupełnie niedziałające, ale osobom, które nie sprawdziły, że to działa. Natomiast self-reg, regulacja emocji, umiejętność wyregulowania swojego samopoczucia, samopoczucia samemu, to jest świadomość, że emocje głównie potrzebują wyrażenia i uzyskania zrozumienia i niewiele więcej. Wcale nie tłumienia, wcale nie gaszenia, na pewno nie eskalowania, nie zaprzeczania im.
też osobom, które mają takie skrajnie racjonalne podejście, może się to wydać zupełnie głupie i niepraktyczne. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że osoby, które mają pogardliwy, taki pauperyzujący stosunek do emocji i stawiają na rozgrywanie wszystkiego jedynie rozumem, to są po prostu osoby, które nie mają dostępu do swoich emocji, należy im współczuć i wcale nie przytakiwać w tym, że oni mają inaczej niż my, bo każdy jest inny, tylko po prostu należy wziąć pod uwagę, że są to ludzie, dla których emocje są zbyt silnym żywiołem, by umieli sobie z nimi radzić, albo mają poważne deficyty uczuciowości, co zakrawa w mniejszym lub większym stopniu o cechy psychopatyczne, co nie jest niczym, co mogłoby służyć za wzór, niczym, do czego należałoby dążyć. No i następnie, oczywiście cały czas w sytuacji kryzysowej ja sięgałam też po pomoc specjalistów, tak? To znaczy byłam najpierw u najlepszego weterynarza w Łańcucie. Nie wiem, czy najlepszego, no ale z najlepszymi opiniami. A następnie w jednej z dwóch najlepszych rzeszowskich klinik. Z tego wsparcia merytorycznego, zawodowego, fachowego absolutnie warto korzystać w każdym problemie. I teraz tak, o jakich problemach możemy mówić, bo w moim przypadku mówimy o tym, że mojego psa wiecie lub nie wiecie, ja traktuję zwierzęta, nie, to że one są członkiem rodziny, wiecie, i tam tylko good vibes. Ja po prostu rozmawiam ze zwierzętami, bardzo dobrze rozumiem zwierzęta i one są faktycznie częścią mojego systemu społecznego i przez bardzo dobrą komunikację pomiędzy nami i przez to, że ja jestem typem przywódcy stada, który wzmacnia członków, w związku z czym oni wybierają sobie rolę, w efekcie mają na sobie realne zadania i śmierć zwierzaka to jest nie tylko emocjonalna dziura po najukochańszym puszeczku do przytulania, ale to jest faktycznie zniknięcie kogoś, kto miał pewne kompetencje, pewne skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Za wszystkich. I faktycznie tak jakby wypada dorosły członek rodziny. Właśnie, o, tym się różnię chyba od większości posiadaczy zwierząt. Kiedy moje dorosłe zwierzę umiera, to umiera dorosły człowiek rodziny, a nie dziecko. A u większości ludzi, tak jak patrzę, którzy mówią, że zwierzę jest członkiem rodziny, to ono jest wiecznym dzieckiem tej rodziny. To u mnie nie, więc no, dziura jest proporcjonalnie większa, jak po dorosłym. Ja rozumiem, że śmierć dziecka metaforycznego jest czymś bardzo przykrym i takim budzi poczucie niesprawiedliwości. Natomiast śmierć dorosłego w tym wypadku, no nie, w tym wypadku nie metaforycznego dorosłego, tylko po prostu dorosłego, to jest dziura po całym wszechświecie, całym obszarze kompetencji, wypełnianych obowiązków i nagle się okazuje po prostu, że w twoim domostwie coś nie działa, bo nie ma kogoś, kto to obsługiwał. Tak więc to jest nie tylko smutek, ale też w przypadku mojego gospodarstwa domowego to po prostu wypad poważny, ważny
tryb z całego systemu, nie? I teraz na przykład koty próbują to naprawiać. W Onunu domyślacie się ci, którzy znacie nasze zwierzęta, że to Kufanunu wzięła na siebie rolę psa, czy też została jej ta rola przeznaczona. I Nuna też miała wolne w ostatnich miesiącach. Nie musiała Demon Slayerować, mieszkała sobie na szafce, nie zadawała się z nikim i została po prostu sprowadzona przez woreczka na ziemię i musi nasłuchiwać, tak jak Jadzia nasłuchiwała, czy na podwórku wszystko jest w porządku, i musi być gotowa do zaalarmowania, że ewentualnie ktoś wlazł, ktoś przyszedł, coś się dzieje, i do walki. Wygląda to oczywiście bardzo komicznie, ale Nuna jest bojowa, więc odnajduje się w tej roli naturalnie. W każdym razie, kiedy dorosły osobnik, dorosła osoba znika z systemu, to jest to taki ciężki szok na wielu właśnie płaszczyznach, w tym tych praktycznych, nie? I dlatego mój przykład stracenia przeze mnie psa jest trochę inny, trochę bardziej podpada pod faktyczny problem psychospołeczny niż w większości przypadków. Dlatego spokojnie możemy w tym jak ja żyję, jak my żyjemy, jak żyje moja rodzina, przyrównać to na przykład do rozstania z partnerem. Do rozstania z partnerem, do utraty pracy, do utraty bardzo ważnego narzędzia, które pozwala normalnie żyć i pracować, czyli na przykład do, nie wiem, rozbicia samochodu, którym dojeżdżasz do pracy, do zniszczenia komputera, na którym pracujesz zdalnie, tak jak mówiłam, do rozstania z partnerem, do konfliktu w pracy, który się kończy tym, że musisz po prostu zmienić pracę, do jakiegoś poważnego konfliktu ze współlokatorem, co sprawia, że musisz zmienić miejsce zamieszkania, do poważnego obniżenia zarobków. Wiecie, ja dopiero teraz widzę, wczorajszej nocy to zobaczyłam, ile na przykład Jadzia zapewniała mi poczucia bezpieczeństwa, mimo że Jadzia nie była psem bojowym, nie była chętna do niebezpiecznych sytuacji. Nie miała też dobrego słuchu i ona często nie wiedziała w ogóle, czy dobrze rozumie sytuację, czy nie. Więc często jak ktoś szedł, to my się na siebie patrzyłyśmy obie i patrzyłyśmy, czy tej drugiej też się wydaje, że ktoś idzie. I tak i to było zazwyczaj takie, nie wiem, 5-7 sekund takiego zastanawiania się, czy ja dobrze słyszę, czy mi się dobrze wydaje, czy tobie też się wydaje tak jak mi. Po czym dopiero Jadzia stwierdzała, że skoro mi też się wydaje, że tak jak jej, to znaczy, że coś się dzieje, i Jadzia biegła reagować, na przykład obszczekać, i czasem się okazywało, że zupełnie właśnie nic się nie dzieje i nikt nie przyszedł, i po prostu przez to, że mi się coś wydawało, to jej się też zaczęło wydawać, ale często też było tak, że ja pierwsza słyszałam, że ktoś przyszedł, i dopiero jak musiałam otworzyć drzwi, to Jadzia zaczynała przebiegała i zaczynała szczekać. Także nie był to typowy pies stróżujący, Jadzia była typowym psem myśliwskim. I zresztą myślę, że dlatego skończyła z śmiercią tego typu po prostu psa myśliwskiego typowo. Ale Jadzia też była dosyć strachliwa, bojaźliwa. Ona nie była, no więc to nie był też, ona ważyła 18 kilo i to tylko dlatego, że miała nadwagę, więc no może nie jakąś dużą, ale była takim trochę tłuściaszkiem, trochę takim taburetem,
Więc znokautować takiego psa to jest żaden problem. Ale to, że ona jednak ona pełniła swoje dyżury w pilnowaniu, ona bardzo regularnie wychodziła na podwórko, obszczekiwała, obszczywała, miała takie swoje trasy, po których po prostu przechodziła z niesamowitą wręcz regularnością. I tak jak na przykład w Stępinie sąsiedzi mieli problem z dziką zwierzyną, tak my nie mieliśmy w ogóle. I był czas, kiedy oni nie mieli swojego psa, że Jadzia im pilnowała działki i byli zachwyceni, bo po prostu sarny im nie wyjadały upraw, bo Jadzia powiększyła rewir też o ich działkę. Tak więc była bardzo skuteczna w udawaniu, że w tym gospodarstwie jest większy i więcej psów niż jest naprawdę. Przez to, że była tym taka skrupulatna. Jednak nasłuchiwała, prawda? Jednak pies robi wrażenie. Jednak miała pod kontrolą. I to, że znalazła żmiję na podwórku w ten słoneczny dzień, świadczy o tym, że naprawdę bardzo sprawdzała, czy nie mamy intruza. To, że Jadźwiga zaczęła robić takie rzeczy, to jest temat na oddzielny film, dlatego że Jadzia kiedyś nie zapewniała bezpieczeństwa w ogóle i ewoluowała w kwestii odpowiedzialności i w ogóle poczucia przynależności do stada w sposób, w jaki niewielu moich klientów ewoluowało. Zdecydowanie spośród osób, które ja wspierałam w rozwoju osobowości, Jadzia jest w mojej galerii dumy obok tych najważniejszych klientów fundacji, którzy sprawili, że ja zawsze będę miała poczucie sensu swojej pracy, niezależnie od tego, ile osób da mi poczucie, że ta praca sensu nie ma. No i to była taka bardzo długa dygresja w kwestii korzystania ze specjalisty, tak? W tych innych wypadkach, kiedy się rozstajecie na przykład, skorzystanie ze specjalisty czy konsultanta kryzysowego, takiego jak ja, czy w ogóle konsultacji w zakresie, powiedzmy, czy przemocy, czy radzenia sobie z różnymi rzeczami, jakiegoś coacha, psychologa, psychoterapeuty, jest bezcenne, bo to są po prostu, specjalista jest osobą, która zna temat i reaguje, interpretuje, wiecie co, przede wszystkim interpretuje rutynowo, odruchowo rzeczy, które wy będziecie interpretować czasami za 500 metrów wjedź na rondo miesiącami. Podobnie w przypadku utraty pracy coach czy doradca zawodowy, czy ewentualnie jakaś agencja na jakiś okres przejściowy. Warto jest skorzystać, bo nad dynamicznie pogarszającą się sytuacją czuwa wówczas ktoś, kto ma rutynę w rozumieniu takich sytuacji. I wiem, że gdyby Jadzie zobaczył weterynarz wieczorem, gdy ja zaczynam podejrzewać, że ono się chyba niedobrze czuje, to już by działał. Ale weterynarz widział dużo więcej przypadków zatrucia niż ja. I mi się to zlało z różnymi rzeczami, szczególnie z niestrawnościami, których Jadzia miała dużo, bo Jadzia na przykład sobie zjadała patyki, uważała, że patyki to jest znakomita przekąska, znakomite chipsy, a potem miała niestrawności. I ona wyglądała wtedy bardzo podobnie. I teraz, jak wiem, co się stało, to już dla mnie ona nie wyglądała bardzo podobnie do tego, co zwykle. Ale wet by to zobaczył od razu.
A ja to przyrównałam do tego, co znam. I to był wielki błąd. Kolejna rzecz, z której skorzystałam, to poprosiłam o pomoc w kwestiach, które najbardziej mnie przerastały, a które nie miały emocjonalnego znaczenia dla Jadzi, nic jej nie dało. To znaczy, nie weszłam, gdy była usypiana. Dlatego, że no, ona została uśpiona, bo zaczęła się niewydolność wielonarządowa. Czyli po prostu zaczęła się bolesna i paskudna agonia. Jadzia nie była przytomna, więc nie weszłam na uśpienie. Myślałam, że skorzystam z kremacji, ale kremacja jest tak droga, że o ile wydałabym te pieniądze na ratowanie życia, o tyle na kremację nie. I poprosiłam, by zapakowano ją tak, żebym nie musiała jej oglądać, żebym nie musiała w ogóle po prostu, żeby ostatecznym opakowaniem było pudełko. A wewnętrzne opakowanie, żeby było takie, żebym ja nie czuła, że ona mi się tam przewala, że z niej, Boże, coś wycieknie. Tym bardziej, że ona była schładzana, tylko to się po prostu nie udało. Nie udało jej się zbić temperatury, ona była cała mokra. Więc żeby mi po prostu lekarze, którzy i tak, lekarze i technicy, którzy i tak widzą tych śmierci dużo i widzieli, no po prostu brali udział w jadzi i śmierci, żeby mi oszczędzili widoku, który złamie mi serce. W przypadku, nie wiem, utraty pracy, rozstania, wyprowadzki w jakichś chorych okolicznościach, warto jest skorzystać, czy to z pomocy odpłatnej, czy nieodpłatnej osoby, która wam na przykład pomoże dźwigać, która na przykład pójdzie po rzeczy do waszego ex i po prostu on jej tylko wyda te rzeczy. Nie będziecie musieli słuchać dziamgania. Nie będziecie musieli mieć nadziei, że usłyszycie zaraz jakiś przepraszam. Nie będziecie musieli słuchać straszenia, obwiniań, jakichś bzdur na wasz temat. Tak, po prostu ewentualnie usłyszy to ta osoba trzecia, która ma to bardziej w dupie. I warto też, jeśli jednak musicie uczestniczyć w takiej sytuacji osobiście, to warto jest mieć wsparcie znajomego, który ma po prostu gigantyczny dystans i spore poczucie humoru i śmieszne, jest zabawne. Jak widzicie, płacz. Płakałam dużo. W którymś momencie w tej drugiej lecznicy, gdy Jadzia dostała drgawek, ja po prostu zasłoniłam oczy i krzyknęłam do lekarza, że nie mogę na to patrzeć i będę czekała po prostu, jakbym z nim wybiegła. Wprost rozmawiając o tym, że tak, wyrażam zgodę na uśpienie, płakałam. Odbierając kartę, płacąc, płakałam. I wiecie, płacz jest bardzo demonizowany. Po pierwsze dlatego, że jest uważany za coś zbyt intymnego, więc nie powinno się epatować tym innych ludzi. Po drugie, że jest jakąś oznaką słabości, jakiejś takiej histeryczności. I w ogóle, że to jest coś, co się robi samemu. Więc nie, no, należałoby płacz wstrzymywać. No to jest takiego trochę jak wstrzymywanie sików, gdy bardzo już mamy parcie na pęcherz. Ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby sikać przy innych ludziach, ale po prostu wtedy mówimy excuse me, przepraszam, i wychodzimy do najbliższej toalety, prawda?
no, wiele osób uważa, że płacz jest obciachem. Wiele osób boi się płakać, bo się boi, że nie przestaną. A płacz jest narzędziem samoregulacji, wspaniałym narzędziem, którym dysponuje nasz organizm do usunięcia kortyzolu, ogólnie do regulacji emocji. I nie płacze się dłużej niż się potrzebuje. Natomiast płacz jest tak intensywną ekspresją, że jest jednym z najszybszych sposobów na poradzenie sobie z emocjami. Takich napadów płaczu tego dnia i następnego miałam no, po kilka tak pod 10. I żaden z nich nie był długi i ja po prostu przecierałam oczy tak po kilku minutach i byłam gotowa dalej ogarniać, czy też nawet w trakcie, no jeśli na przykład płakałam prowadząc samochód, no to prowadziłam ten samochód, tak? Bo też to nie jakieś spazmatyczne płacze, tylko takie jak widzieliście przed chwilą. Czy trochę dłużej, trochę bardziej, trochę dłużej. W każdym razie to jest taki wyrzut emocjonalny, że on po prostu nie ma szans trwać bardzo długo. I jest na tyle męczący, że organizm zaczyna się, a więc psychika, skupiać w ogóle na tym, żeby odpocząć po tym akcie, a nie żeby pogłębiać smutek. To jest bardzo szybka forma samohigieny, przede wszystkim psychicznej, ale takiej ogólnie psychofizycznej. I bardzo ją polecam. Nie musicie płakać przy innych ludziach. Ja nigdy nie byłam zwolenniczką ukrywania płaczu. Zdarzało mi się, żeby ludzie, co do których nie chciałam, żeby widzieli, że wywołali mój płacz, bo po prostu dostarczyłoby im to albo niepotrzebnego stresu, albo niepotrzebnej satysfakcji. I wtedy jakoś płacz starałam się hamować, a wszystkim wychodzić po prostu, żeby nie zobaczyli, wychodzić pod jakimś pretekstem. Ale tak nigdy nie próbowałam tego hamować, bo nie hamuje się naturalnych reakcji organizmu. Po prostu. One nie po to są, żebyśmy my z nimi walczyli, bo to, w co nas wyposażyła natura, to nie w problemy, tylko w narzędzia do rozwiązywania problemów. I płacz jest narzędziem do rozwiązywania problemów, więc warto skorzystać z tego narzędzia i w momencie smutku, i w momencie napięcia, dlatego że też nie tylko smutek, ale również stres, nadmierną adrenalinę dobrze rozładowuje się płaczem. I ja korzystam z tego narzędzia równie mocno, co ze śmiechu. I bardzo je sobie chwalę, niezależnie od tego, jak inni ludzie się z tym czują. Bo jeśli ktoś się czuje źle z tym, że płacze, to że ja płaczę, no to znaczy, że ma rozmyte granice, tak? Natomiast oczywiście ludzie reagują bardzo po swojemu, w ogóle na to wydarzenie, które mnie spotkało. Wiele osób przypisuje mi jakby swoje uczucia, swoje myśli, które sobie wyobrażają, że mieliby w tej sytuacji. W tej sytuacji akurat nikt mi nie zabraniał płakać, ale zdarzało się w różnych ciężkich sytuacjach, że ktoś próbował mnie powstrzymać przed płakaniem, bo uważał, że ja po prostu się zanurzam w rozpaczy, że ja ją potęguję jakoś, że ja się osłabiam w ten sposób. I no, nieraz ktoś miał ciekawą minę, kiedy po prostu słysząc coś takiego wycierałam łzy,
dawałam krótki wpierdol mentalny na temat tego, żeby mi nie mówił, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe, żeby nie bredził na temat psychobiologii, bo nie ma na ten temat pojęcia, i żeby w ogóle uszanował, że ktoś ma swoje doświadczenie, tak? Doświadczenie w sensie, to jest jego życie, w tym życiu coś przeżywa i to jest jego. I nie próbuj tego komuś jakoś na siłę przestawiać. I zupełnie ogarniętym, zimnym, wręcz lodowatym tonem przepędzałam kogoś poza moją granicę, na jego teren. Po czym znowu usiadałam i zaczynałam sobie płakać. Inni ludzie, którzy dostali taką reprymendę, bezcenne. Tak więc płacz, jeśli potrzebujesz. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.